Mecz seniorów z Górnika Nowe Miasto z Górnikiem Wałbrzych nie doszedł do skutku. Fakt odpuszczenia rywalizacji przyniósł dużo kontrowersji. Kibice obydwu drużyn zgoła odmiennie potraktowali podejście do akcji przeciwpowodziowej. Wszystko ze względu na sposób realizacji zamierzeń popularnej nówki, która liczy na zmianę terminu rozegrania meczu. Zgodnie z regulaminem rozgrywek drużyna powinna jednak zostać ukarana walkowerem jednocześnie porażką oraz karą finansową. Czekamy na decyzję Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.